We have for you Rafał Pawlak of National Institute of Telecommunications with a paper on stationary EMF monitoring, results from the 2020 measurement campaign. Dzień dobry, nazywam się Rafał Pawlak, jestem przedstawicielem Instytutu Łączności, Państwowego Instytutu Badawczego, pełnię funkcję kierownika Zakładu Badań Systemów i Urządzeń. Chciałbym przedstawić Państwu moją prezentację dotyczącą wyników pomiarów wykonywanych w roku 2020 w zakresie stacjonarnego monitoringu pól elektromagnetycznych w środowisku. Stacjonarny szerokopasmowy monitoring pól elektromagnetycznych, czyli PEM, wymaga stosowania pewnych określonych przyrządów, pewnych określonych narzędzi. Muszą one spełniać określone wymagania. Konstrukcja takich przyrządów powinna być przede wszystkim dostosowana do warunków otoczenia, w których przyrządy są używane. Te warunki otoczenia definiowane są przez temperaturę, przez wilgotność, odporność na deszcz i wiatr. Musi to być przyrząd taki, który będzie można instalować na zewnątrz pomieszczeń z wiadomych względów. Musi być też odpowiedni zakres częstotliwości takiego przyrządu pomiarowego. Sprawą kolejną jest praca autonomiczna, właściwie 24 godziny na dobę i 365 dni w roku, czyli bezprzerwowa praca na zasilaniu własnym. Dzięki takiej właśnie konfiguracji tego rodzaju przyrząd może wykonywać ciągłe pomiary pól elektromagnetycznych. Powinien charakteryzować się możliwością automatycznej rejestracji wyników, które następnie w sposób zdalny powinny być przekazane do tego miejsca, gdzie nastąpi obróbka wyników. Przyrząd powinien cechować się również możliwością dosyć prostej zmiany lokalizacji. I to są takie wymagania, nazwijmy to środowiskowe, użyteczne. Natomiast istnieje oczywiście też dodatkowo wymaganie sformalizowane. Jest to zalecenie ITU K83, które również precyzyjnie odnosi się do sposobu prowadzenia monitoringu w środowisku. Problem wyboru lokalizacji czy ustalenia miejsca, w którym dany monitoring jest prowadzony, nie jest zagadnieniem tak naprawdę bagatelnym. Z jednej strony mamy wymagania z ITU, które wskazują na to, że pomiary należy prowadzić na wysokości zwykle 1,5 metra liczone od poziomu podłogi, poziomu gruntu. Czasem jest to poziom dachu jako poziom odniesienia. Dotyczy ta wysokość 1,5 metra dotyczy umieszczenia sondy pomiarowej. Natomiast zalecenie ITU również wskazuje, w jakim miejscu należy sondę umieszczać. Powinno to być miejsce takie, którym uzyskuje się najwyższy poziom narażenia i to biorąc pod uwagę wszelkie możliwe źródła emisji, które w otoczeniu sondy mogą się pojawić. Z drugiej strony należy też pamiętać, że te miejsca do wyboru lokalizacji posadowienia sondy powinny być miejscami bezpiecznymi. Bezpiecznymi w dosłownym tego słowa znaczeniu, w taki sposób, aby nie doszło do niepożądanego udziału osób postronnych, które mogłyby po prostu sondę uszkodzić. Należy również pamiętać o tym, że sonda powinna być umieszczana w takim miejscu, aby wyniki były reprezentatywne, czyli takie powinny być to miejsca, w których najczęściej przebywają ludzie. Można powiedzieć, że obydwa wymagania, zarówno to dotyczące miejsc bezpiecznych, jak i miejsc reprezentatywnych, w pewnym sensie są to wymagania wzajemnie sprzeczne. Stacje monitorujące, którymi dysponujemy w tej chwili w Instytucie Łączności, są to dwie szerokopasmowe stacjonarne stacje monitoringu, model AMB 805903. Te sondy wyposażone są w anteny izotropowe pola E, które pozwalają na rejestrację pola elektromagnetycznego szerokopasmowo w zakresie częstotliwości od 300 kHz do 40 GHz. Oczywiście cały przyrząd pomiarowy wyposażony jest też w zestaw umożliwiający instalację.
Natomiast w roku ubiegłym, w 2019, zakończyliśmy badania pilotażowe, które pozwoliły nam na przeprowadzenie już pełnych badań monitoringu w roku 2020. Krótko informacja, jak poglądowo, oczywiście jak zbudowana jest taka stacja monitoringu. Jest to obudowa, jest panel słoneczny, który umożliwia doładowywanie baterii podtrzymującej zasilanie. Wewnątrz obudowy znajduje się dołączona sonda. Cała stacja wyposażona jest też w odbiornik GPS oraz interfejs, który pozwala na transmisję danych z wykorzystaniem sieci komórkowej. Ważna oczywiście jest konfiguracja takiej stacji do monitorowania pola elektromagnetycznego. Stacje, których używamy, skonfigurowane są w taki sposób, aby dokonywały pomiaru wartości maksymalnej oraz wartości średniej RMS pola elektromagnetycznego. Zakres częstotliwości 300 kHz do 40 GHz, pomiar szerokopasmowy. Próbkowanie odbywa się co jedną sekundę, natomiast zbierane co sekundę wyniki po każdych 6 minutach są uśredniane. Akwizycja wyników, czyli przesyłanie, następuje co 4 godziny. Jest to optymalizacja taka pod względem wykorzystania zasilania akumulatorowego, bateryjnego. Wyniki przesyłane są z wykorzystaniem interfejsu 2G bądź 3G do serwera FTP. Zasilanie, z którego korzystamy, jest zasilaniem w pełni autonomicznym. Korzystamy z panelu słonecznego i baterii. Stacja monitorująca, poza oczywiście pomiarem natężenia pola elektromagnetycznego, rejestruje temperaturę, wilgotność, stan baterii i kilka innych parametrów, które również przekazywane są wraz z wynikami pomiaru. Pokrótce, jak wygląda architektura systemu? Przede wszystkim mamy do czynienia z sondą pomiarową, która wymaga wstępnej konfiguracji. Ta konfiguracja możliwa jest również po zainstalowaniu stacji, czyli konfiguracja byłaby to zdalna, z wykorzystaniem serwera FTP. Do serwera trafiają wyniki zarejestrowane przez stację. Te wyniki następnie poprzez bazę danych są w jakiś sposób obrabiane, następuje wizualizacja, prezentacja wyników, właściwie na różne sposoby, o tym jeszcze za chwilę. I teraz kilka słów na temat, w jakich lokalizacjach w roku 2020 przeprowadziliśmy pomiary monitoringowe PEM. Przede wszystkim wybieraliśmy lokalizacje takie jak szkoły, jak przedszkola. W jednym przypadku był to również budynek mieszkalny. Stacje były instalowane także w urzędach miast. W sumie tych lokalizacji jest 12. Sesja pomiarowa dla każdej lokalizacji zakładaliśmy, że będzie trwała nie krócej niż 14 dni. Średnio wyszły to więc dwa, maksymalnie 3 tygodnie rejestracji pola elektromagnetycznego w sposób nieprzerwany przez 24 godziny na dobę. Przykładowe lokalizacje, przykładowe instalacje, szkoła w Słupsku. Widzimy stację na tle okna, dalej widok z zewnątrz, widzimy tutaj, w którym miejscu, to jest na pierwszym piętrze, zlokalizowana jest stacja monitorująca, natomiast w tej chwili widać widok też z okna, około 150 metrów od miejsca zainstalowania tej sondy, od sali lekcyjnej znajduje się wieża emitela, radiowo-telewizyjny ośrodek nadawczy, są też stacje bazowe, właściwie z pełną możliwą obsadą i częstotliwości systemów, a odległość niewielka, tak naprawdę 150 metrów od budynku szkoły. Na budynku mieszkalnym, akurat tutaj przypadek w Kielcach, niewysoki blok w otoczeniu stacje bazowe. Jeden ze sposobów, który wykorzystujemy do przytwierdzenia konstrukcji wsporczej, tak żeby ta stacja bezpiecznie przez ten okres 2-3 tygodni w danej lokalizacji się znajdowała. Widać rzut taki tutaj,
widok na antenę stacji bazowej w niedalekiej odległości od stacji monitorującej. W przypadku Gorzowa Wielkopolskiego tutaj jest instalacja również w szkole, czy na dachu szkoły, z oddali na blokach, na dachach wieżowców, na dachach bloków widać instalacje antenowe, ale również anteny jako takie, konstrukcja wsporcza na tym samym dachu, na którym zainstalowana została stacja monitorująca. Kilka słów na temat przykładowych wyników. No to jest taki klasyczny, w tej chwili można powiedzieć, widok zarejestrowanego pola elektromagnetycznego, dwie wartości, wartość średnia, wartość maksymalna. To widać powtarzalność, jakby no można powiedzieć w pewnym sensie periodyczność takiego przebiegu. Oczywiście na osi pionowej natężenie pola elektromagnetycznego, na osi poziomej kolejne dni. No, bardzo, bardzo fajny rysunek, z którego można wiele ciekawych wniosków tak naprawdę wyprowadzić. Jeżeli skupilibyśmy się chociażby na takim okresie trzech dób, można w bardzo prosty sposób zaobserwować, że są takie dosyć krótkie, ale jednak przedziały czasu, kiedy natężenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu stacji bazowej jest znacznie niższe niż w pozostałej porze, w pozostałym czasie. Trwa to jednak dosyć krótko, bo to między tak średnio drugą a szóstą, powiedzmy, nad ranem. Natomiast co ciekawe też, jeżeli przyjrzeć się zmienności pola elektromagnetycznego pomiędzy godzinami z kolei teraz szóstą rano a drugą w nocy, to można stwierdzić, że to jest powtarzalne tak naprawdę, powtarzalne zjawisko i wniosek, który można w jakiś sposób uogarniać, że to pole elektromagnetyczne nie zmienia się, jego poziomy nie zmieniają się w sposób bardzo, bardzo istotny. On oczywiście, zmienność jest obserwowana, ale są to zmiany tak naprawdę niewielkie. Z obserwacji takich 2-3-tygodniowych, co ważne ciągłych, można wyprowadzić wiele innych ciekawych wniosków. I tutaj mieliśmy okazję zaobserwować taką sytuację, że przy stacji bazowej nagle w pewnym momencie zaczęły się zmieniać w sposób bardzo istotny natężenia pola elektromagnetycznego. Przy czym należy pamiętać, że stacja monitorująca pracuje cały czas w tych samych warunkach, nikt nie zmienia jej położenia, nie ma ingerencji osób trzecich, nikt nie zaburza pracy stacji monitorującej. W związku z czym wszystko, co obserwujemy, jest efektem tego, co dzieje się w stacji, w okolicznej stacji bazowej, czy w okolicznych stacjach bazowych. No, widać stąd jasno, że nastąpiła przerwa jakaś, nazwijmy to, techniczna, gdzie prawdopodobnie była modyfikowana ta stacja bazowa, były zmieniane być może jej parametry. Przez 2 dni to tak naprawdę się działo, po czym stacja wróciła do normalnej pracy. I tu jako ciekawy wniosek widać, że po zmianie parametrów stacji bazowej pole elektromagnetyczne w otoczeniu tej stacji bazowej zmalało. To tak mniej więcej o 0,5 V na metr można powiedzieć, że poziom PEM spadł. Na podstawie takich kilku tygodniowych obserwacji można wyprowadzić też pewną statystykę. Tutaj na tym rysunku widać mrowie punktów pomiarowych. Pozioma oś rozciąga się przez czas 24 godzin. Na osi pionowej oczywiście jest wartość natężenia pola elektromagnetycznego, wartość średnia. Natomiast jak należy taki wykres rozumieć? Otóż chodzi o to, że na przykład dla wybranej godziny, dla 7 rano, na wykres nanosimy wyniki zarejestrowane zawsze o 7 rano, ale w kolejnych dniach. W związku z czym trafia nam się wynik z pierwszego dnia, z drugiego, z trzeciego i tak po kolei, aż zapełnimy wyniki dla każdego dnia obserwacji. W tym przypadku jest to 14
takich wyników i z takich wyników uzyskiwanych zawsze o 7 rano w poszczególnych kolejnych dniach obliczamy wartość średnią. W związku z czym można powiedzieć, że jeżeli zrobimy sobie taką analizę, no nazwijmy to w jakimś sensie statystyczną, dopóki nie zmieni się konfiguracja stacji bazowej, to właściwie na podstawie takiego 2-3-4-tygodniowego okresu rejestracji można wnioskować o tym, co się będzie działo w danej stacji bazowej w szerszym horyzoncie czasowym. Cóż dalej? Mamy oczywiście uzyskane wyniki, no nie sposób przedstawiać wszystkich, natomiast jeżeli wybierzemy te wartości największe, no to widzimy, że kształtuje się to na poziomie wykorzystania kilkunastu, no do 20-22% wartości granicznej, przy czym tą wartością graniczną przyjmujemy 28 V na metr, tak jak zgodnie z rozporządzeniem ministra klimatu przyjmuje się jako odniesienie w przypadku pomiarów szerokopasmowych do wyliczania wartości wskaźnikowej. W przypadku dwóch lokalizacji nie mamy jeszcze wyników, ponieważ stacje monitorujące cały czas są w trakcie pracy, cały czas rejestrują wyniki. Wnioski z zrealizowanych dotychczas badań. No, potwierdza nam się, że typowanie lokalizacji z jednej strony tak, aby były one bezpieczne dla samej stacji bazowej, a z drugiej strony, żeby były to lokalizacje jak najbardziej reprezentatywne, no, jest zagadnieniem problematycznym w gruncie rzeczy, a z merytorycznego punktu widzenia zagadnieniem no, krytycznym. W odpowiednio posadowiona stacja powinna, dopiero odpowiednio posadowiona stacja powinna dostarczać nam miarodajne wyniki pomiarów. Na pewno możemy potwierdzić w pełni autonomiczną pracę takich stacji. Pilotaż, który wykonaliśmy w roku ubiegłym, wskazywał na to, że rzeczywiście ta autonomiczna praca jest zapewniona, natomiast w tej chwili po półrocznej niemalże rejestracji, no wiemy, że to rzeczywiście w praktyce się sprawdza. Mamy również zweryfikowane od strony praktycznej przesyłanie agregacji i przetwarzanie wyników pomiarów pola elektromagnetycznego. Mamy również zapewnione narzędzie do tego, aby wizualizować wyniki pomiarów. Może to być wizualizacja bardzo prosta, poczynając od arkusza kalkulacyjnego poprzez dedykowaną aplikację z dostępem zdalnym. Natomiast docelowo myślimy o tym, aby wyniki pomiarów ze stacji monitorujących były prezentowane w systemie C2PM. Co do wartości uzyskanych pomiarów, są to zazwyczaj wyniki o dosyć niskim poziomie, niewielkim procencie wykorzystania tej najniższej wartości granicznej 28 V na metr w radiowym zakresie częstotliwości. W związku z czym wydaje nam się, więc jesteśmy wręcz pewni, że można wykorzystać tego rodzaju narzędzia z powodzeniem skutecznie do prowadzenia monitoringu PM w Polsce, takiego stacjonarnego, szerokopasmowego monitoringu, nawet przy założeniu ograniczonej liczby stacji, co oznaczałoby tyle, że na przykład w cyklu miesięcznym należałoby zmieniać lokalizację takich stacji monitorujących. Pojawić się może również pomysł taki, aby doposażyć funkcjonujące już z powodzeniem stacji monitoringu jakości powietrza. Jako przykład stacja taka posadowiona w Warszawie przy ulicy Kondratowicza, właścicielem jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Stacja wykonuje pomiary pyłów zawieszonych, dwutlenku azotu, mierzy również tlenki azotu, mierzy ozon, więc właściwie wydaje się, że jest to miejsce no, praktycznie idealne do tego, aby można było zainstalować również dodatkowy czujnik, dodatkowy zmysł dla takiej stacji monitorującej, na przykład takie narzędzie, taki zmysł do monitorowania wartości natężenia pola elektromagnetycznego. No co dalej, ponieważ monitoring szerokopasmowy wydaje się, że mamy opanowany, myślimy w tej chwili, czy zaczynamy pracę nad
monitoringiem selektywnym z wykorzystaniem stacji AMS 8061. To są stacje, które pozwalają na pomiary selektywne pola elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 6 GHz. No oczywiście istnieją różnice pomiędzy monitoringiem selektywnym a monitoringiem szerokopasmowym. Mniej więcej takie jak pomiędzy pomiarami pola elektromagnetycznego wykonywanymi z wykorzystaniem mierników szerokopasmowych a mierników selektywnych, czyli dla osób, które mają praktykę laboratoryjną, to tak jak różnica, jakbyśmy mierzyli NBM-em a SRM-em. Stacje są w tej chwili dwie w posiadaniu Instytutu. No, są zdecydowanie większe, zdecydowanie cięższe, a przez to niestety mniej mobilne, więc to też będzie w jakimś stopniu na pewno rzutowało na możliwości wykonywania czy prowadzenia monitoringu w różnych lokalizacjach. To wszystko, co chciałem Państwu przedstawić. Bardzo dziękuję za uwagę i oczekuję na dyskusję, na pytania w czasie trwania panelu. Dziękuję bardzo.